Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Forever Skies. Opuścimy sobie wabik, niech on se tam łapie, a my pójdziemy tutaj zwiedzać. Wydaje mi się, że jeszcze tu nie zwiedzałem, chyba że mi się coś pochrzaniło, ale nie, chyba tu jeszcze nie byłem. Bo żeśmy dopiero co wylądowali i zaraz będziemy lecieć tam do tego miejsca z wykrzyknikiem. Tak, tutaj na pewno nie byliśmy. Sobie pozbieramy parę rzeczy. Aha, to jest drabinka. Żeby tylko nie spaść tutaj stąd. No i w środku pewnie coś pewnie jeszcze będzie, no. To są... Co? Aha, dobra. Elementy elektryczne. No to są takie podstawowe materiały, widzę, porozrzucane w różnych miejscach tutaj. Paliwo syntetyczne, czyli coś, co... Karta pamięci, czy jakiś nowy schemat. Cockpit inverted, czyli różne rodzaje do rozbudowy tego naszego sterowca. Zawsze warto, wydaje mi się, ogarnąć tutaj te miejsca. Jakieś łatki naprawcze, no nie trzeba tego później kratować. No i chyba tyle. Jak coś pominąłem, no to pewnie coś pominąłem. Trudno się mówi. Czy tu do góry gdzieś jeszcze można by wyłazić? Można. Wszędzie można. Ło? Tu nic nie widzę. Tu mamy... A, właśnie. No tak. Tutaj są rzeczy, które... No tak, no właśnie. Bateria półprzewodnikowa. Czyli to jest rzecz, którą tutaj zawsze warto zebrać. No i musimy odpocząć i polecimy sobie za chwilkę właśnie tam, gdzie mieliśmy lecieć. Tak. Mamy kolejną ćmę. Zjedz gotowana ćma pyłowa. A nie możemy podnieść, bo mamy ekwipunek pełen. No dobra, to coś trzeba zrzucić. Ja w ogóle tutaj zapomniałem, że pewne rzeczy zrzuciłem. Nasiono. To może weźmy jakieś takie nasiono, zrzućmy tu. To niech się tutaj gotuje, a my sobie pójdziemy spać. Bardzo dobrze. Okej. To można od razu zjeść. Wodę jakąś tu wypić. I możemy lecieć. Gdzie my to mieliśmy lecieć? Do wykrzyknika, czyli następna. Wykrzyknik to jest to, co się świeci na niebiesko, podejrzewam. To jest to coś. Wydaje mi się, że powinniśmy do góry iść. A, czekaj, nie wiem, czy ja nie będę musiał wykraftować dodatkowej turbiny. Czy ja będę w stanie się wznieść tak wysoko? Maksymalny pułap 250. No właśnie. Czyli wygląda na to, że ja sobie muszę jeszcze, kurczę, turbinę tutaj sprawić. Podstawowa turbina. No oczywiście, że metali nam brakuje, bo jakżeby miało nie brakować. Okej, to są materiały syntetyczne. Ale tu jakieś metale widzę. Dawać. Metale. I to chyba nam wystarczy tych metali już. Bo chyba muszę tą turbinę zrobić. No właśnie. W tym czasie pewnie metali będziemy mieć mało, więc ja sobie jeszcze je będę tutaj
ogarniał. Może powinienem to takie łapanie tych wszystkich rzeczy wycinać, powiedzmy, żeby to nie było nudne dla was, ale ja wiem, zawsze możecie przewinąć przecież. No i dobrze, tu jakiś metal leci. Coś długo tą turbinę robi. O, jest. Dobra, to jest, zaraz, żebym ja tu nie spadł oczywiście z tego. To jest domontowane, ta turbina tutaj. Więc tutaj z drugiej strony sobie zrobimy drugą turbinę. To jest duże, strasznie. A, wiecie co? Ja sobie najpierw tak stanę, żebym ja tutaj to gdzieś tu muszę domontować. Tu chyba. W tym miejscu jakoś tak. No, mniej więcej równo. Dobra, i teraz możemy się tu wznieść wyżej. Mam nadzieję, że to wystarczy. Aha, chyba nie. Chyba nie, kurde. To może być drobny problem. Wyląduj w nowo odkrytej lokalizacji. Może jakoś tutaj. Zaraz, zobaczmy, czy my jesteśmy powyżej, czy poniżej tego, czy na poziomie. Je, na styk. Z której strony mamy ten... O, tu jakieś są kominy czy coś tam. Dobra. Tak myślę, że... O, to i tak nie jest za dobrze. Chociaż... Będzie można to opuścić w dół. Okej. No dobra. Aha. Jeszcze nawet troszkę jesteśmy za wysoko. No to w dół. No, ja wiem, że tu będzie OP. O! No tak, czyli tu pewnie im szybciej, im więcej będziemy odkrywać rzeczy, tym szybciej będziemy chorować. No i tak to pewnie jest tu zrobione, żeby nas zmotywować do szybszego ruszania się. No ale dobra, no to cóż. Idziemy, nie? Cóż mamy za zrobić? Czy tu coś jest ze skanowania? Nic nie jest ze skanowania. O kurde, czy ja po tym przejdę? Przejdę. Nie wywołuje to za bardzo zaufania, ale... Ale to widocznie nie są takie dziury, które by... Pojemnik na brudną wodę. To żeśmy już skanowali. To by trzeba było rozwalić. To będzie metal jakiś. Tu coś jest dziwnego. Co to jest? Kładka dokująca. Okej. Okay. Nadnaturalny sęk. Bezpośredni kontakt wywołuje obrażenia. Aha. No to już widzę, że trzeba będzie z tym uważać. Coś jeszcze tu mamy do skanowania? Tu coś jest. Nie, to są te sęki. Czyli trzeba będzie uważać, żeby się do nich nie zbliżać. Nie wiem, czy tu nie powinienem tak naprawdę rozwalić trochę tych rzeczy. To są szklane komponenty, tylko ja tutaj tak wysoko nie wlecę. A stamtąd nie będę w stanie tego zrobić. Tu jest w ogóle jakieś zejście też na dół. A tylko że ja tu nie wejdę, jak ja nie rozwalę tego. Więc tu będzie trzeba jeszcze troszkę, wydaje mi się... A nie, wejdę. Po prostu wystarczy drzwi otworzyć.
Tak, tutaj nie wiem, jest na dół jakaś dziura. Czy coś jeszcze tu mogę skanować? Olej roślinny. Okej. Polimer mamy. No tak. Tak wiedziałem, że to się... Aha, tylko że, czy my mamy ładowarkę do tych? Apteczka, bo my mamy... Gdzieś tu było, co to jest? Olej roślinny? Nie. Bateria półprzewodnikowa, czy ja tak mogę naładować to? Skaner. Ładowarkę będę musiał zrobić. Kurka blaszka. Polimery się na pewno przydadzą. Więc zaraz sobie to zeskanujemy, te polimery. I chyba muszę tu jednak wrócić, bo chciałem to zeskanować. Więc ja sobie jakoś to tak podjadę tutaj. Gdzie tu jest... O kurde. Ja sobie jakoś tak podjadę, tylko niech ja znajdę miejsce, z którego ja przyszedłem. Tu nie będę skakał na wszelki wypadek. Nie. To by się nie mogło dobrze skończyć. W zasadzie to by trzeba było jeszcze jedną taką turbinę zrobić i wtedy moglibyśmy polecieć jeszcze wyżej. To trochę krzywo chyba jest, te turbiny są tu umieszczone. No nie wiem. Trzeba będzie trochę poprzerabiać tego naszego tego. Dobra. Wydaje mi się, że ładowarka do narzędzi. Potrzebujemy jednej płytki drukowanej. A takie coś już pomożemy. Płytka drukowana. Czemu nie mogę tego zrobić? Pięć mamy plastikowych odpadów. To co akurat możemy zrobić? Czy ja stąd mogę ekstraktorem coś strzelić w górę? No akurat nie. Ja bym go spróbował tutaj postawić. Gdzież to jest? O właśnie. Bo stąd jestem w stanie... O, przynajmniej tam trochę metale, szkło. Tamtego chyba już nie jest... Nie, tamtego nie jestem w stanie. Tak. Pixel perfect tutaj. No teoretycznie. Nie, to się nie ma co bawić. Trzeba będzie dolecieć tam z innej strony po prostu. Tu jest w ogóle mnóstwo szkła i tego typu rzeczy. Więc to i tak trzeba będzie rozłożyć, ile się da. Dobra, na razie wystarczy, później się będziemy tym bawić, bo ja bym chciał na razie zrobić płytkę drukowaną. Dawaj płytkę. I ładowarka do narzędzi, proszę. Jeszcze dopiero musimy zrobić, bo to jest na razie badania. Poziom badań 20, nie, poziom naładowania baterii. O, za chwilę się nam skończy kolejna bateria. Bardzo dobrze. I teraz możemy zrobić ładowarkę do baterii. Gdzie to jest? Tu jest. Kolejna płytka drukowana, miedź, której nie mamy. I transformator. Ojej. Płytka drukowana, plastikowych odpadów. No to możemy zrobić, bo to z syntetyków idzie. Printing completed.
Printing completed. Printing completed. Dobra, czyli to już mamy. Natomiast do ładowarki potrzebujemy jeden transformator i miedź. Transformator potrzebujemy trzy elementy elektryczne. No to jest do zrobienia. Dobra, dobra, nie panikuj. Natomiast problem będzie z miedzią, bo ja nie wiem, czy ja tutaj gdzieś miedź widziałem. Kurczę, znowu się zrobiło jakoś tak. Ekwipunek pełen. Może on stąd będzie... Tutaj mamy przecież miedź, może on tego nie liczy. 20. Zobaczmy, czy on to liczył, czy nie liczył. Tak, on nie liczył tego, co mamy w skrzynkach. Okej. No to troszkę lipa, bo tutaj mamy dużo zapasowych rzeczy, nie? Troszkę miedzi, baterie, mamy części maszyn, elementów elektrycznych mamy, metali mamy. Tego mamy. Dobra, dawać tą ładowarkę. I ładowarka. Ona to jest takie maciupkie, naprawdę. Zmieści się to na przykład tu. Użyj ładowarki. Ja bym chciał naładować tego. No i? No i? Naładowało już? A, ładuje się. Dobra, to poczekamy chwilę. W sumie mogliśmy nawet pusty skaner zrobić. A nie, też baterię zużywa poprzewodnikową, więc... Ja bym sobie tu jeszcze parę rzeczy poprzerzucał. Za 20 godzin się zepsuje, za jeden dzień się zepsuje. Stare, ale nie psujące się, to zostawmy na czarną godzinę. Olej roślinny to jeszcze pozmieramy. Elementy elektryczne, to możemy dać tu. Elementy elektryczne możemy też dać tu, postakować wszystko. Brudna woda, dobra. Hel możemy dać tu. I co? Naładowało się? Dobra, naładowało się prawie, że. Ale to nawet nie wyczerpało tak wszystkiego. No dobra, to idziemy na górę z powrotem. Musimy tam te poskanować i tam już będziemy mieć te materiały, których mi brakowało. Da się biegać? Da się biegać. O kurde. Ale energia szybciej spada, jak się biega. To może nie będziemy biegać. Tak, tu jest jeszcze szkła, dużo różnych... A, wejście jest z tej strony. Dobra, i teraz możemy przeskanować. To chciałem polimery. Rzadki zasób, dobra. No właśnie, to będziemy już mogli sobie ten nóż zrobić, czy coś w tym stylu. Mam nadzieję. Czy coś tu jeszcze było? A nie, tylko to. Pusto, zaraz się nam, żeby nam się latarka tak szybko nie wyczerpała. Tu jeszcze widziałem gdzieś polimer. Paliwo, polimer. Te polimery są najbardziej, bo cenne. Metalowy komponent to nie. Tu jeszcze leżą. No właśnie, tak mi się wydawało, że jeszcze tu gdzieś był.
Olej roślinny to też jest coś nowego. Dobra, to jest do rozkładania. Czy my możemy gdzieś tu wyżej wyjść? Czy coś dalej z tym zrobić? Możemy tutaj iść. To jest wielopoziomowe. Nic nie widzę, a nie chcę tak zużywać tej latarki, bo kurczę. No, tu będzie dużo zabawy. Olej roślinny, tu już nie mamy miejsca. Nie wiem, czy nie trzeba by sobie coś, czegoś jakby zrobić. To tu nie ma nic. Puste szafki mi dajecie. To mi się bardzo nie podoba. O! Polimerski trany, polimerski trany. Zaraz, ja sobie przerzucę ten skaner, bo on mnie denerwuje trochę. No może teraz będzie jasno? Nie. Czy tu coś jest? Jakieś baterie by się przydały, szczerze mówiąc, ale to chyba nie jest miejsce na baterie dobre. Nie, tu jeszcze się polimerski trał widzę. Czas z różnych, pod różnymi kątami patrzeć na to. Jak się nie patrzy, to później nie wiadomo. Znajdź kryjówkę Noa. To jak tu będzie jakiś Noa, to może trzeba byłoby najpierw sobie ten nóż wykraftować, kurde, bo jak mnie coś zaatakuje, to ja nie mam żadnej broni. Ja tu nie mam żadnej broni. Tu jest jeszcze jakieś wejście. Aha, tylko że tu się nie dostanę. Chyba że od góry. Albo jak rozwalę to. No dobra, będzie trzeba parę kursów tu zrobić, zdaje się. Tu jest mnóstwo. Sztorm? A czy mi coś tu grozi? O, tu coś będzie do skanowania, wydaje mi się. Orzech kawowy. Czy ja to mogę wziąć? Nie, nie mogę tego wziąć. A, w ogóle tu nie mogę przejść. Ale ja bym chciał wziąć na przykład, bo tu widzę, że takie orzechy kawowe bez... O Jezus. Te? Proszę mi tu nie straszyć. No to się na pewno rozłoży, ale nie... Teraz, kurde. A, w ogóle tak słabo cokolwiek widać. I chociaż czuję się, jakbym rzeczywiście był, kurde. A tam jeszcze u góry coś jest. Tak, Jarek. O kurde. Mam nadzieję, że te metalowe, jak ja tu tak chodzę, to mnie nie czaśnie, także ten. No nic nie widzę po prostu podczas tej burzy. Nie wiem, czy nie warto byłoby na razie sobie zejść, bo i tak chyba musimy... Jezu, tu jest jeszcze wyjście do góry, tu jest jeszcze z boku jedna rzecz. Nie. Wiecie co? Jak jest tak ciemno, to ja tu nawet z latarką nie widzę, gdzie idę. Nawet nie wiem, gdzie jest zejście w dół teraz. D. Tu jest zejście w dół, tak? A poza tym... Orzesz, kurde. Wiecie co? Idę do sterowca, bo to ta burza to mnie stresuje jak nie wiem co.
Poza tym energia mi też troszkę spada. Dobra, coś tu popsuło się. 80% zdrowie? Naprawdę? No to weź jakąś łatkę. Coś jeszcze się popsuło? Tu jest 80% zdrowie. Dobra, wydaje mi się, że wszystko jest tutaj ponaprawiane. Dobra. Hydration level to ja wiem. Nie mamy co gotować. Nie, mamy co gotować. A tu się co stało? Zasiej nasiono. Jedenaście godzin. Zjedz. Wypij. Na razie mamy żarcie jeszcze, więc ja bym się tym nie przejmował. Oczywiście można by wykraftować tego takiego diabonga do jedzenia. Nie to, to. Babika. Natomiast wydaje mi się, że teraz możemy ten nóż dokończyć w końcu. Kurde, zaraz nam się energia skończy. No i będziemy mieć... Będziemy mieć problemy właśnie... Wabik, niech się tam obniży, niech tam coś złapie. Czy ja teraz mogę nóż zrobić? Móc mogę, ale potrzebuję polimeru jeszcze jednego. Czyli tam na górze muszę gdzieś coś przeszukać. I plastikowych odpadów. Patrzę, czy coś jeszcze nie można by tu zrobić. Płyta główna, drukowana. No, plastikowe odpady można by zrobić. Co tu masz? Zgniłe jedzenie. A, żeż, kurczę, żeś. A zgniłe jedzenie to wydaje mi się, że można dać, żeby weźmy sobie nasiono tu, tu coś tam, zasiej nasiono. Tak, zgniłe jedzenie można dać jako nawóz? Nie. Nie można. Czemu nie zasiałem nasiona? Zasiej. Maksimum wody. Dobra, to niech się tam te na zgniłe odpady, no to przerabiamy na pulpę jakąś taką. Dalej brudnej wody. Nabierz czystej wody, dodaj brudnej wody. Dobra. Tego możecie wziąć. I na razie nie obniżam wabika, bo to za dużo tego wszystkiego jest. Tu gdzieś jakąś sałatę, że... Jest sałata. Niech się gotuje. Dobra, myślę, że możemy iść tam na górę, bo teraz już się przejaśniło trochę. Aha, tylko wiecie co? Do niektórych rzeczy się nie dostaniemy, więc... Czy my możemy jeszcze jedną turbinę zrobić? To ja bym się wyżej tam po prostu przeniósł. Części maszyn, elementy elektryczne. Części maszyn i elementy elektryczne to panie, my mamy tu. Części maszyn, elementy elektryczne. Tu jest to. Podstawowa turbina, jeszcze jedną domontujemy. Części maszyn, elementy elektryczne, olej roślinny można tam dać, żeby nam nie przeszkadzał. Polimery, no to musimy mieć. Bo polecimy sobie wyżej, krótko mówiąc, na wyższą platformę.
To raz. Tu baterię półprzewodnikową do badania, ale no mamy tylko jedną, więc ja bym na razie tak nie szastał tą baterią. Na razie nie mamy co badać. Ojej, i mamy 30 minut. Kurczę, no to Explore będzie taki... Długo jeszcze? Bardzo dobrze. Czy ja mogę to zamontować? Nie wiem. Gdzie ja to mogę zamontować? Tą jeszcze jedną turbinę. I w ogóle jak będziemy rozbudowywać ten nasz ten? To jest pytanie. Z tyłu to bym silniki dawał. A turbiny może się da jakoś tu... Żebym nie spadł. O, tu możemy dać kolejną turbinę. Nie tak chciałem. Dobra, zabrakło paliwa, to zaraz będziemy tam... To sobie dokraftujemy paliwo, ale ja bym chciał tam wyżej wylecieć. O. Tak. I ciągniemy w górę. No w jednym zabrakło. Mam nadzieję, że nie w obydwóch. Zara, tam uzupełnimy paliwo, spokojnie. No wiem, że zabrakło paliwa, nie panikuj, kurde, gościu. Gdzie ja mam ten do strzelania, kurde, gościa? Naprawdę go tam dałem? Czy to dziury nie zrobi w podłodze? Dobrze, że te turbiny nie zużywają tego paliwa. Czy pośrednio zużywają, no bo pewnie ciężar zwiększają tej naszej tego naszego sterowca. O, tam już nie dam rady. Tamte to są tam na dole, to ja nie wiem, czy jestem w stanie tu... Tak, to trzeba z tamtej strony podlecieć. Tu na górze się okazuje, że jednak nie. Dobra, to z tej strony wszystko. Gdzie ja jestem? Żebym nie spadł, kurde, z tego. Ło, kurde, jak mi tu zlagowało coś. Czy tu jestem w stanie w coś trafić? Teoretycznie jestem w stanie. Takie... Ledwo, ledwo. Czasami się da. Ile mamy minut? Mamy 34 minuty, więc ja może między odcinkami bym tu pewne rzeczy, kurczę, poogarniał, ja wiem. No bo takie strzelanie w to wszystko nie jest ciekawe. Zobaczmy jeszcze... Aha, czy z tego coś możemy zrobić? To się świeci, ale tego nie możemy zebrać. W ogóle miedzi nie mamy i to jest najbardziej w tym momencie wkurzające, bo tu nigdzie nie widzę miedzi. To nie jest miejsce na miedź. Więc cóż,
Więc chyba widzimy się w następnym odcinku. A na razie dzięki za obejrzenie tego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.